Witam Państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Mówią o ludziach, że nieważne jak się zaczyna, najważniejsze jak się kończy. I właśnie o końcu trwania małżeństwa dzisiejszy będzie odcinek Imperium Kobiet. Moim i Państwa gościem jest Anna Sieczka, adwokat. Witam Cię, Aniu, serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jakie są statystyki, jeżeli chodzi o rozwody wśród Polaków? Proszę Państwa, jeśli chodzi o statystyki rozwodów wśród Polaków, to na tle krajów europejskich nie wypadamy tak źle. W 2018 roku mieliśmy 62 tysiące rozwodów, w 2019 roku było ich trochę więcej, bo 65, ale w 2020 roku mamy już 51 tysięcy rozwodów, także na tle krajów europejskich nasze statystyki nie są najgorsze, chociażby w porównaniu do Włoszech i Hiszpanii, gdzie wzrosły one o około 50%. Ale czy myślisz, że one wynikają z tego, że jest mniejsza potrzeba rozwodzenia się ludzi, czy z troszkę wolniejszego działania sądów? Powiem szczerze, że ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno praca w sądach, kwestie związane z zamknięciem sądów w okresie covidowym spowodowały, że te sprawy rozpoznawane są znacznie wolniej. Te procedury we Włoszech i Hiszpanii wyglądają zupełnie inaczej, więc na pewno one mają duży wpływ na to, co się dzieje w sądownictwie. Uważam, że na pewno ma to przełożenie na statystyki w Polsce i uważam, że tak naprawdę stwierdzenie, w jaki sposób wpłynął okres covidowy na rozwodzenie się Polaków i na to, jak na ten moment wyglądają te statystyki, będziemy mogli dopiero mówić za rok, dwa lata, kiedy te sprawy covidowe ulegną rozwiązaniu. Proszę Państwa, pragnę przypomnieć, że w 2019 roku, 2020, kiedy mieliśmy zamknięte sądy, te sprawy rozwodowe się nie pokończyły, niektóre nawet się nie zaczęły, więc te procedury w 2021 roku dopiero trwają w stosunku do pozwów, które zostały złożone w 2019 roku. Także jeszcze trochę czasu potrzeba, zanim będziemy mogli mówić o realnych statystykach. Tym bardziej, że to, w którym roku jakby sprawa się zakończyła prawomocnie, to nie oznacza, że w tym samym roku został pozew wniesiony. Także to też jak gdyby ma przełożenie. Te liczby są takie trochę płynne i też trzeba tak trochę patrzeć na nie z dystansem, oczywiście. A jakie są przesłanki do tego, żeby dostać rozwód? Proszę Państwa, wyróżniamy przesłanki pozytywne i negatywne. Przypuszczam, jak większość osób wie, do tych przesłanek pozytywnych należy trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O tym zupełnym rozkładzie mówimy wówczas, kiedy ustają więzi uczuciowe, kiedy ustają więzi gospodarcze oraz ustają więzi fizyczne. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o trwałość, to jest ten taki słynny czas, kiedy my możemy wnieść ten pozew o rozwód. Nie ma takiego sztywnego terminu, czyli nie mówimy o tym, że po pół roku od rozstaniu, bo to wszystko zależy od danej sytuacji, od danego stanu faktycznego. Może być równie tak, że młode małżeństwo, które jest stosunkowo ze sobą krótko, złoży pozew o rozwód i okaże się, że ustały pomiędzy nimi wszelkie więzi duchowe, materialne i gospodarcze. I czy to się tak zdarza? Zdarza się, oczywiście zdarza się. Składane są pozwy o rozwód po miesiącu, po dwóch trwania małżeństwa. Generalnie sądy w zakresie tej trwałości, tej przesłanki badają, czy istnieje w ogóle możliwość powrotu do funkcjonowania małżeństwa. Jeśli tego powrotu nie ma, to mówimy o trwałości. Oprócz tych przesłanek pozytywnych mamy jeszcze przesłanki negatywne. No właśnie, czyli czy można nie dostać rozwodu? Oczywiście, są takie sytuacje, kiedy tego rozwodu sąd nam nie da. Są to trzy przypadki. Mianowicie wówczas, kiedy rozwód zagraża dobru małoletnich dzieci, czyli tych niepełnoletnich. Druga przesłanka to wówczas, kiedy rozwód jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym znaczeniem, czyli, proszę Państwa, jeżeli okaże się, że jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i taki rozwód spowodowałby znaczne zmniejszenie sytuacji materialnej takiej osoby, spowodowałby brak możliwości kontynuowania leczenia, to właśnie jest to te zasady współżycia społecznego, które uniemożliwiają jak gdyby udzielenia tego rozwodu, to właśnie są tego typu sytuacje. Czyli argument zupełnie taki kluczowy do Dokładnie. Tego, że może sąd nie wydać zgody. Dokładnie. I trzecią przesłanką jest sytuacja, kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, a druga strona nie wyrazi zgodę na rozwód, przy czym oczywiście tutaj znowu dochodzą nam zasady współżycia społecznego, czyli jeżeli ta zgoda jest sprzeczna z tymi zasadami, to wówczas jak gdyby ta przesłanka nam odpada i rozwód zostanie udzielony. A chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy drugi z małżonków nie chciałby dać tego rozwodu dla szykany drugiego małżonka, czy też dla utrudniania nawiązania nowej rodziny. To wówczas
jak gdyby to jest ten grunt, na którym jak gdyby sąd tej zgody tego braku zgody nie uwzględni. Mm-hmm. A jakie są z Twojej obserwacji najczęstsze przyczyny rozpadu małżeństwa? Jeśli chodzi o teraz ten obecny okres, to takie najczęstsze wśród Polaków przyczyny rozpadu małżeństwa to są kłótnie na tle majątkowym, związane z utratą statusu materialnego. Ludzie coraz więcej czasu przebywają w domu razem ze sobą. Powoduje to coraz większe kłótnie na tym tle i to powoduje rozstanie się małżonków. Oczywiście taką słynną przyczyną niezgodność charakterów. Natomiast jest to okoliczność, pod którą możemy podciągnąć wszystko. Naprawdę wszystko i nic. Jest to takie bardzo ogólne stwierdzenie, wykorzystywane w szczególności, gdy małżonkowie chcą się szybko rozwieść bez orzekania o winie. Podają to jako główną niezgodność charakteru. Niezgodność charakterów, dokładnie. Natomiast to kłótnie dalej, proszę Państwa, alkoholizm, nałogi. Kolejnym elementem, który przyczynia się do rozpadu małżeństwa, to jest przemoc. No i oczywiście te kłótnie na tle majątkowym związane z utratą pracy, z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej rodziny. I jak pokazują statystyki, to właśnie te kłótnie na tle majątkowym są taką najczęstszą przyczyną, które prowadzą do tego rozpadu pomiędzy małżonkami. I ci ludzie myślą, że jak się rozejdą, to będzie im lepiej? Nie wytrzymują presji czasu i nie wytrzymują nałożenia się problemów, których konieczne jest rozwiązanie czy też ustalenie wspólnego budżetu, czy też rozwiązanie kwestii związanych z poczynieniem oszczędności. Każdy ma inne priorytety i na tym tle dochodzi do kłótni między małżonkami. Niby powód infantylny, a jednak bardzo żywy. Błahe, a jednak bardzo żywy wśród małżeństw. Wspomniałaś o rozwodach z orzekaniem o winie lub bez. Powiedz, jaka jest różnica pomiędzy tym procesem z orzeczeniem o winie i bez orzekania? Proszę Państwa, taką najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o orzekanie winy w rozwodzie, a mianowicie o braku winy, to że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeżeli jeden z małżonków nie wyraża zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winy, wówczas sąd jest zobligowany do tego, żeby tą winę ustalić. Główną taką różnicę, proszę Państwa, pomiędzy jednym a drugim, oprócz tego stanowiska procesowego, czyli wina czy bez winy, jest kwestia udowodnienia. W sytuacji, kiedy mamy rozwód bez orzekania o winie, tak naprawdę nie musimy przedstawiać świadków czy też innych wniosków dowodowych. Oczywiście ja mówię o takiej prostej sytuacji, czyli nie ma tutaj kwestii alimentacji na małżonka, nie ma kwestii związanych z małoletnimi dziećmi, są tylko dwie osoby dorosłe, niezgodność charakterów. Niezgodność charakterów, tak, idziemy do sądu, mówimy, nie zgadzamy się, chcemy rozwód orzekania o winie. Sąd przesłuchuje wówczas same strony procesu, czyli przesłuchuje jednego, drugiego małżonka i najczęściej na tym się kończy. I to może być jedna sprawa. Inaczej sytuacja wygląda, kiedy mamy dziecko. Kiedy ktoś chce, żeby ten drugi został winny. To zdecydowanie. To wtedy, proszę Państwa, najważniejsze jest to, że musimy tą winę udowodnić. Oczywiście możemy udowodniać to różnymi sposobami. Mogą to być materiały w postaci dokumentów, mogą to być zeznania świadków. Oczywiście mogą to być notatki policyjne, jeżeli takie osoby były wzywane. I wówczas, proszę Państwa, sąd bada, czy faktycznie zachowanie jednego i drugiego małżonka przyczyniło się do tego rozpadu małżeństwa i w ten sposób doszło do zawinienia w rozpadzie. O czym trzeba pamiętać, proszę Państwa, to, że sąd winy nie stopniuje. Czyli jeżeli my uznamy, że jeden małżonek jest winny w 10%, a drugi w 90%, to wówczas sąd nie będzie orzekał, że ten drugi małżonek jest wyłącznie winny. I w takiej sytuacji sądy orzekają z winy obydwojga. Także tutaj nad czyli tą trudno winą, też to na trudno, tych szalach poukładać. Oczywiście nie jest tak, proszę Państwa, że się nie zdarza, że nie ma rozwodów z wyłącznej winy, bo owszem, zdarzają się, są powszechne tego typu rozwody z wyłącznej winy drugiego małżonka. Proszę też pamiętać, że sądy nie podchodzą do spraw rozwodowych w taki sposób, jak my podchodzimy, czyli że przyjmując, że każda ze stron jest chociaż trochę winna. To jest takie kolokwialne stwierdzenie, które pojawia się w naszych domach. Niemniej jednak wchodząc głębiej, proszę Państwa, w te sytuacje rozwodowe, przyglądając się zachowaniom jednej i drugiej strony, to bardzo często właśnie zachowanie jednego z małżonków powoduje negatywne skutki zachowania drugiego i przez to też nie możemy patrzeć, że w
tym momencie ten drugi małżonek jest winny tego rozpadu pożycia. Ja osobiście miałam taką sytuację, gdzie jedna ze stron rozwodowych bardzo emocjonalnie podchodziła do rozwodu. Zdarzały się dość wulgarne wpisy, zdarzały się dość takie kontrowersyjne zachowania, niemniej jednak były one spowodowane zachowaniem się drugiego małżonka i to jego postępowanie. Taka prowokacja. Dokładnie. Można tak nazwać, że to była tego typu prowokacja, czy też nawet ja bym się pokusiła nawet o takie dręczenie trochę psychiczne tego drugiego małżonka. I proszę Państwa, sąd oczywiście uznał winę tego drugiego małżonka. Który niby nie był winny w tak, natomiast założenia. Tutaj już osoba, z którą ja współpracowałam, nie została uznana za wyłącznie winną, tylko druga strona przeciwna procesu. Także, czyli takie sprawy mogą się ciągnąć? Oczywiście, mogą się ciągnąć wiele lat, w szczególności jeśli mamy jeszcze dodatkowo dzieci. Nie ma zgodności co do kwestii związanych z władzą rodzicielską, czy też co do kwestii związanych z kontaktami i wówczas już musimy sięgać po opinie biegłych, na które w tym momencie z uwagi na ten okres covidowy możemy czekać nawet i 7-8 miesięcy. Czyli proces z orzeczeniem o winie może trwać latami? Może trwać latami, oczywiście. No chyba, że druga strona nam przyzna, że jest wyłącznie winna, no to wtedy... Ale pewnie często się to nie zdarza. Nie, zdecydowanie nie. No właśnie, a biorąc pod uwagę ten czas i koszty, jeszcze tutaj dodajmy o koszty, że w momencie, kiedy jest proces z orzeczeniem o winie, to towarzyszą temu wszystkiemu. Oczywiście. Sam rozwód bez orzekania o winie kosztuje ile? Proszę Państwa, jeśli chodzi o wpis sądowy, to on jest stały i on wynosi 600 zł, bez względu na to, czy my chcemy rozwód z orzeczeniem o winie, czy chcemy bez winy. Mm-hmm. Natomiast tutaj będą dochodzić inne koszty, związane chociażby z kosztem udziału biegłych w postępowaniu... Badania dzieci. Oczywiście, badania dzieci. Z reguły są to już koszty, które wynoszą w granicach 1000, a czasami nawet i więcej. W momencie, kiedy druga strona przegrywa, musi pokryć całości te koszty. Także do tego może się tak zdarzyć, proszę Państwa, że zajdą inne okoliczności, które będą wpływały na konieczność powołania uzupełniającej opinii biegłych. Czyli mamy już kolejny rachunek do przedstawienia do sądu, który i kosztami tymi zostaną obciążone oczywiście strony. Czyli tak naprawdę i czas, i pieniądze. Oczywiście. A zakładając, że małżonkowie mają wspólny majątek, a jednocześnie też kredyt, bo żeby budować wspólny majątek, często ludzie pokuszają się o to, żeby kredyt zaciągnąć. Jak to wygląda w sytuacji takiej? Jak to podzielić? Może taka istotna kwestia, jeśli chodzi o sprawy rozwodowe. Owszem, możemy do pozwu o rozwód załączyć wniosek o podział majątku, ale musi być zgoda między stronami co do sposobu podziału, co do wartości majątku wspólnego. Czyli znowu może się pojawić. Oczywiście. Jeżeli tego nie mamy, sąd nawet nie będzie się pochylał, nie będzie rozpatrywał tego wniosku, tylko będziemy zmuszeni złożyć oddzielny wniosek o podział majątku wspólnego już kolejna po orzeczeniu rozwodu. Kolejna sprawa. Już trochę droższa, jeśli chodzi o sam wpis sądowy. Natomiast, proszę Państwa, kwestie kredytów związane z małżonkami i z podziałem majątku, to tutaj mamy jakby dwie linie orzecznicze. Pierwsza, dajmy to na przykładzie nieruchomości, to jest jak gdyby taki już najprostsze do zobrazowania. Do tej pory było tak, że jeżeli mieliśmy nieruchomość obciążoną kredytem, to przyjmował ją jeden z małżonków, natomiast od wartości nieruchomości odejmowaliśmy pozostałą część do spłaty kredytu i to była kwota, którą dzieliliśmy na pół i to było w ramach spłaty. Natomiast, proszę Państwa, zasada z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest taka, że sąd pasywów nie dzieli, czyli nie dzieli kredytu. I tak naprawdę w tym momencie sądy bardziej skupiają się na tym, że dzielą majątek jako taki, a kredyt zostaje i obciąża wówczas obydwoje małżonków. Chyba że, proszę Państwa, strony zdecydują się na mediację, bądź też na ugodowe rozwiązanie sytuacji i w ramach tego ugodowego, polubownego podziału majątku dojdą do takich wniosków i do porozumienia, że w ten sposób będą chcieli rozwiązać tego typu sytuacje. Na ostatnim z podziałów majątków strony trafiły do mediatora
i udało nam się właśnie tego typu porozumienie osiągnąć. Czyli tak w miarę bezkolizyjnie. Oczywiście, jeden z małżonków przejął kredyt, natomiast drugi małżonek dostał spłatę pomniejszoną oczywiście o... Czyli sukces generalnie. Czyli sukces. Biorąc pod uwagę kwestie dzieci, tutaj są szkoła, opłaty za dodatkowe zajęcia, ferie, wakacje. Jak tutaj do tego się sytuacja odnosi? Proszę Państwa, w przypadku wyroków rozwodowych sąd ma obowiązek kompleksowo orzec o sytuacji małżonków oraz kompleksowo orzec o sytuacji dzieci. Czyli orzeka o władzy rodzicielskiej, orzeka o miejscu zamieszkania dziecka oraz orzeka o kwestiach związanych z alimentami. I jeśli chodzi tutaj właśnie o kwestie związane z opłatami, to już tutaj musimy przedstawić kosztorys, ile są, jakie są uzasadnione koszty ponoszone. Czyli takie wynikające z potrzeby. Wynikające z potrzeb dzieci, oczywiście, uzasadnione. I wtedy ten koszt przedstawiamy do sądu, oczywiście w miarę go dokumentując. I to jest jak gdyby podstawa, która pozwala sądowi na ocenę, w jakim stopniu takie alimenty na dzieci się należą od drugiego z małżonków, u którego dziecko stale nie przebywa. Ale w kontekście też jego możliwości finansowych. Oczywiście, jak najbardziej. Sąd oprócz uzasadnionych potrzeb dziecka bada również możliwości zarobkowe danego małżonka, który jest zobowiązany do alimentacji. I tutaj też kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Możliwości zarobkowe to nie jest to, ile mamy na doświadczeniu, tylko to, ile jesteśmy w stanie zarobić, mając takie, a nie inne wykształcenie, mając takie, a nie inne możliwości. Czyli jeżeli ktoś jest z natury leniwy, to sąd też może nakazać podjęcie pracy, oczywiście, która jak też najbardziej zwiększy możliwości finansowania. Oczywiście, no jeżeli mamy do czynienia ze spawaczem, przypuśćmy, który celowo uchyla się od pracy zarobkowej, a może zarobić duże pieniądze, to sąd będzie brał pod uwagę właśnie te możliwości zarobkowe. Czyli weźcie człowieku do pracy. Oczywiście, że tak. I kolejną ważną rzeczą jest tak, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią o tym, że w przypadku wyzbycia się majątku, czyli jeżeli my celowo stracimy pracę albo celowo zmienimy ją na mniej płatną, to jak gdyby sąd tego w ogóle nie będzie brał pod uwagę, bo jak gdyby jest to celowe uchylanie pozbawienie się możliwości zarobkowych. Czyli nie ma tutaj przestrzeni na kombinowanie. Jest jej coraz mniej, tak bym powiedziała. Na szczęście. W odniesieniu do współczesnych czasów kwestia szczepień. Jedno się chce zgodzić, drugie się nie chce zgodzić. Czy sąd ma na to wpływ? Oczywiście, że sąd ma na to wpływ. Nawet jeżeli małżonkowie nie biorą rozwodu, a nie dochodzą do porozumienia w ważnych kwestiach dzieci, to wówczas ostatecznością jest skierowanie wniosku do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wyrażenie zgody na dokonanie danej czynności. Tak samo będzie to i w tym przypadku. Jeżeli jedno z małżonków nie wyraża zgody, a drugie chce, żeby to dziecko było zaszczepione, zakładając oczywiście, że każdy z małżonków ma pełnię władzy rodzicielskiej, chociażby nawet ograniczoną, ale do współdecydowania o kwestiach leczenia, to wówczas konieczne będzie skierowanie wniosku do sądu rodzinnego i opiekuńczego, wyrażenie zgody na dokonanie szczepienia. Czyli też można jakoś troszkę zmusić tą drugą osobę. Tak, można. To jest sytuacja identyczna jak w przypadku kłótni związanych o wydanie paszportu. To wtedy również musimy zwrócić się do sądu opiekuńczego, takie zastępcze wyrażenie zgody. Wykorzystywanie dzieci jako tarcza przetargowa. To jest przerażające, To jest przerażające. To dalej występuje, pomimo tego, że został znowelizowany kodeks rodzinny i opiekuńczy, który na ten moment ustawodawca stoi na stanowisku, że dziecko ma prawo do wychowywania przez obydwoje rodziców. I teraz zasadą jest, że tą władzę rodzicielską zostawia się obydwojgu rodzicom, co przed jeszcze zmianami ustawowymi było uregulowane odmiennie, bo druga strona miała ograniczoną władzę. I to jakby powodowało, że z reguły rodzic, u którego było dziecko, miało taką możliwość trochę manipulacji bądź też wymuszania z reguły większych alimentów po to, żeby tej władzy rodzicielskiej nie ograniczać. Mhm. Teraz sytuacja wygląda już trochę inaczej. Niemniej jednak ważne, istotne jest to, proszę Państwa, że w dalszym ciągu rodzice manipulują dziećmi. Nie pozwalają się na spotykanie z drugim rodziców, co powoduje osłabienie więzi emocjonalnej. Wpływają na postrzeganie drugiego z małżonków. Kształtowanie przede wszystkim tego młodego człowieka, oczywiście, prawda, takie zburzone. Tyle tylko, proszę Państwa, tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że sąd jest pozbawiony zupełnie możliwości reagowania w takich sytuacjach. Sąd w wyroku rozwodowym może zlecić, proszę Państwa, obowiązkową terapię rodziców z dziećmi w celu odbudowania takich więzi. Więc to, że jeden z rodziców z automatu pozbawia kontaktu drugiego z rodziców, licząc na to, że
że jakby wyciszenie tej więzi powoduje z automatu, że drugi małżonek już jakby nie będzie miał możliwości kontaktu, to tak wcale nie jest do końca, bo sąd może nałożyć obowiązek przeprowadzenia terapii rodzinnej, może nałożyć obowiązek spotkań z psychologiem w celu wypracowania tych wspólnych, odnowienia tych więzi. Także to, że jeden z małżonków będzie próbował, to nie znaczy, że mu się uda. Dokładnie, nie oznacza, że mu się uda. Sama jakiś czas temu również sąd zapadł taki wyrok w jednej z moich spraw, gdzie sąd właśnie zobowiązał do podjęcia wspólnej terapii małżonków. To jest jedna rzecz w celu jak gdyby nabycia tych predyspozycji rodzicielskich, ale też nauki takiej rozmowy między sobą. A w dalszej czyli to kolejności, myślę, że to dobre rozwiązanie. Moi klienci, nie wszyscy, ale część klientów, którzy korzystały z pomocy terapii małżeńskich, korzystały z pomocy psychologów, bardzo sobie chwalą. Nawet są małżeństwa, które przepracowywały zdradę. No i są sukces. Małżeństwem do tej pory. No to sukces. I tym optymistycznym akcentem dzisiejsze spotkanie zakończymy. Dziękuję bardzo. Myślę sobie, że można powiedzieć, że lepiej nie wchodzić w te wszystkie czynności rozwodowe, bo to bardzo skomplikowane. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że niebawem w bardziej przyjemnych okolicznościach tematycznych. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do widzenia.